Mieszkańców Dębicy prosimy o cierpliwość. Rozpoczął się remont nowo oddanej inwestycji. Na ulicę Wielopolską powróciły pachołki. Samochody jeżdżą slalomem. Niestety, nie wszystkie sfuszerowane studzienki znalazły się w harmonogramie prac ekipy remontowej. Z kamerą udaliśmy się na ulicę Wielopolską, ale wypowiedzi mieszkańców na temat ponownego remontu ulicy nie nadają się do emisji. Jacek Drobot, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Dębicy, przy realizacji poprzedniego materiału tłumaczył się, że taka jest technologia wylewania asfaltu. Panie dyrektorze, a nie da się zrobić od początku, żeby przypilnować ich, stać nad nimi, żeby te studzienki od razu były, a nie później poprawiać? No taka jest technologia asfaltu. Kiedy będzie można jeździć ulicą Wielopolską bez przeszkód? Kiedy poprawione zostaną wszystkie studzienki? Do sprawy powrócimy na antenie Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR.